Siema, z tej strony Tomasz, jest niedziela 9:10 rano. Poczekaj, sobie tylko włączę autopilota. A więc jadę do miejscowości Venice. Jest to miejscowość bardzo blisko Santa Moniki. Po drodze zatrzymamy się na stacji benzynowej. Musimy sobie kupić szczepionkę na antywirusa, czyli dwa Red Bulle, taka dawka zabije każdego wirusa. Nowości odnośnie koronawirusa podniebie Kalifornii, tego z polskich mediów się nie dowiecie. Od dzisiaj jest prawny obowiązek noszenia maseczek. Zalecane jest obojętnie jakie nakrycie ust i nosa, maseczka chirurgiczna, chusta, obojętne co jest ok. Natomiast zalecane są, tu wam pokażę, zalecany jest tego typu maseczek. To jest to maska typu N95 i ta jest właśnie zalecana, aby sobie ją nosić. A jak ktoś tego nie ma, to obojętnie co postawić, żeby sobie usta zakryć, i jest to obowiązek prawny. Nienoszenie tej maseczki będzie prawnie egzekwowane, czyli czytałem ten statut. Za to może być nienoszenie tego, może być kara finansowa, może być więzienie. Nikt do więzienia was za to nie zamknie, nie sądzę, żeby aż do tego doszło. Natomiast może być mandat za nienoszenie tego. Więc od dzisiaj, od niedzieli to już jest prawnie wymagane w wszystkich miejscach publicznych, aby to mieć. W Riverside County sytuacja się coraz bardziej pogarsza, coraz więcej ludzi choruje, coraz więcej umiera, więc spróbują tutaj coraz bardziej dokręcać śrubę. Natomiast widzę, że przykładowo w Polsce sobie z tym dużo lepiej radzą. W sklepach jest obowiązek noszenia, zakładania rękawiczek. Tutaj tego obowiązku nie ma, więc widzę, że przykładowo w Polsce radzą sobie z tym dużo lepiej niż tutaj. Ok, ja podjeżdżam na stację benzynową. Idziemy na stacji benzynowej. Mamy tutaj Arco, paliwko 2,89, zobaczcie jak to nie jest. Chociaż Arco to nie jest najlepsze paliwo. Jesteśmy na stacji benzynowej. Idziemy. Tu mamy Red Bulla. Dwa za sześć. Te dwunastki. To są dwunastki, ja biorę te beton bez cukru. Jedna. Druga. Mamy jeszcze Monstery. Może coś do jedzenia byśmy sobie wzięli. Teriyaki, jalapeno, beef steak. Weźmiemy tego.
Idziemy do kasy. No i wracamy do samochodu. Kupiłem co miałem kupić, to jak pokazywałem w sklepie, mamy tutaj teriyaki beef steak, bardzo dobre, polecam, i szczepionkę na koronawirusa. Jedziemy w drogę. Są serca, taranta. Tam, taran, tam, 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 taran, tam. Gdzie ci się spieszę, tam to ja tam hopię. Gdzie ci się spieszę? Będziemy teraz przejeżdżać z freewaya 15 na 91. Zobaczymy, jaki korek jest, na pewno nie ma. 91 jest zawsze zapieprzona. Przypuszczam, teraz będzie easy. Włączmy autopilocika znowu. Tutaj się będziemy przemęczać niepotrzebnie. Tu fajny widok właśnie teraz z góry będzie, jak będziemy na 91 wjeżdżać. Ja już stąd widzę, że jest pusto. Puściutki. Puściusieńko. Zobaczcie, auto samo jedzie. Pusty freeway. Tak powinno być dziennie, by się lepiej do roboty jeździło. Dziewięć, jedynka, puściutka. Damy mu 75, niech sobie przyspiesza. Ok, dojechałem już do Venice. Tu właśnie przyjechałem po prostu takie na specjalne fotki, na specjalne zamówienie wykonać. Taki malutki domek, prawie że altanka. Pokażę, jak to wygląda w środku. Tu jest taki nieduży ogródek. W środku jest to bardzo małe. Ubikacja. To tak, jakby gazem śmierdziało czy coś. Taka nieduża kuchnia. Nic specjalnego, szczerze mówiąc, ale gwarantuję wam, że na pewno jest to w cholera droga, ponieważ jest to bardzo blisko oceanu. Tu jest taki przedpokój. Tu jest mój sprzęt. Tu jest sypialnia. Nic specjalnego, szczerze mówiąc. Tylko że lokalizacja ma duże znaczenie. Zdjęcia z drona już porobiłem. To właśnie ja jestem. To jest druga sypialnia, gdzie tu się włączy światło. Żadna rewelacja, ale się płaci za lokalizację. Ok, ja się zabieram za zdjęcia i spadowa stąd. Robota skończona, jestem 6 mil od lotniska Lax. Podzielę sobie to pod Laxa. Może jakieś samoloty ciekawe polecą, to ponagrywam. Oh,
Jestem teraz na Laksie. Bardzo mały ruch. Jednym chwilą wylądował Southwest. Są głównie odloty. To jest meksykańskie linie lotnicze. Za nim jest Southwest. Tu jest słynny In-N-Out. Kolejki nie ma duże, zobaczcie, tego kolejka tam się zawsze ciągnie tam w cholerę. Nie ma specjalnej kolejki do In-N-Outa. Ci sobie tutaj grają. I wieje tutaj jest głównie odloty. Dużo samolotów linii Southwest są. To są te z tym ogonem, takim czerwonym, orange. Ten Meksyk tu widać, że się nie może ruszyć. Widać, że Meksykanom coś pod górę to idzie. A my sobie podjedziemy do In-N-Outa coś popitolić. A może nie, nie wiem jeszcze. Poczekam aż ten wystartuje i śmigam dalej. Okej, rusza. No i kolejny tam wjeżdża na pas, już się ustawia za nim. Oto my nic. Do środka do In-N-Outa nie wyjdziemy, bo jest tylko na drive-thru. Idziemy do mojego Lamborghini i ładujemy się. Kupimy się In-N-Outa na drogę, fuck it. Tu jak ktoś ciekawy. O, startuję. Tutaj jestem, tu jest pas startowy, jeden, drugi, tam jest trzeci, czwarty, tu jest ocean. Tak to wygląda. Tutaj mamy Plandię. Okej, śmigamy po In-N-Outa i spadamy do domu. Zobaczcie, w kolejce do In-N-Outa nie stoją z lewej strony, tylko stoją z prawej strony, żeby trzymać dystans od kierowców i osoby rozmawiającej. Trzymają dystans. Nigdy tak nie było. Tutaj jest dużo takich żółtych samochodzików. Parking lotniczy. To jest nasz In-N-Out. Już kiedyś pokazywałem. Pokażę jeszcze raz, jakie tutaj mają menu. Wyboru dużo nie ma, ale jest super. Mamy tutaj tylko 1, 2 i 3. Jedynka to jest podwójny hamburger. Dwójka to jest cheeseburger.
i hamburger numer 3 frytki. To mają cenę, to oczywiście z, razem z piciem i z frytkami. Sam cheeseburger to jest 3, sam hamburger 2,70, to nie dużo. Frytki dolar 95. Może przybliżymy to bardziej. Jedziemy, to jest jedzonko, frytki, cola, podwójny hamburger. Żałuję, że kupiłem, kurde, odchudzam się, tracę na wadze cały czas, biegam, jeżdżę rowerem, właśnie kupiłem górski rower, taki dość dobrej klasy, więc to jest, kurde, nie jest najlepszą opcją, ale raz za jakiś czas przeżyję. Okej, to tyle z tego odcinka, do zobaczenia, do następnego, hej!